sierpniu ubiegłego roku poznaliśmy Łukasza Kądziołkę, który wówczas prosił o pomoc w zebraniu pieniędzy na innowacyjną metodę leczenia, dzięki której mógłby się częściowo usamodzielnić i na przykład bez niczyjej pomocy napić się herbaty. Dziś sprawdziliśmy, co u niego słychać. Łukasz przywitał nas w dobrym nastroju i z uśmiechem na ustach. Okazało się, że od naszej ostatniej wizyty udało się zebrać m.in. dzięki Państwu 40 tysięcy złotych na pierwszy etap leczenia, polegający na regeneracji uszkodzonych neuronów poprzez transplantację komórek macierzystych. Ta metoda pomogła już wielu osobom, które tak jak Łukasz cierpią na porażenie mózgowe z niedowładem kończyn górnych i dolnych. Odzew był bardzo duży. Z całego świata ludzie z Raciborza, no naprawdę nie spodziewałem się tylu osób, że po prostu no, że złapię ich za serce, moja prośba o pomoc. No bardzo się cieszę, że udało się zebrać prawie pełną kwotę, resztę sumy, po prostu resztę sumy dopłaciłem z 1% podatku. Aby terapia przyniosła zamierzony efekt, potrzebna jest rehabilitacja, przeprowadzona najlepiej 5 razy w tygodniu. Teraz stać go jedynie na godzinę rehabilitacji raz w tygodniu. Łukasz otrzymuje tylko 600 zł miesięcznego zasiłku. Koszty leków i codziennej rehabilitacji wynoszą około 2000 zł. Być może wśród Państwa znajdzie się specjalista, który z dobrego serca pomógłby Łukaszowi w rehabilitacji? Bardzo chętnie zapraszam, gdyby ktoś był chętny. Chciałbym mi pomóc właśnie w ten sposób. Bardzo chętnie z taką osobą bym współpracował. Mam nadzieję, że ktoś taki się zgłosi i efekty będą coraz bardziej widoczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za około miesiąc Łukasz rozpocznie terapię w Krakowie. Leczenie komórkami macierzystymi może skutkować polepszeniem zakresu ruchów, koordynacji, wzroku, siły mięśniowej, spastyczności czy mowy. Trzymamy kciuki, aby terapia się udała, ponieważ Łukasz ma wiele pomysłów i chce pomagać innym niepełnosprawnym. Wiele osób niepełnosprawnych, także młodych osób, do mnie pisze przez różne portale społecznościowe i po prostu dzielą się problemami, troskami, a także mówią o barierach, które są nie do pokonania. Łukasz od kilku tygodni pracuje nad projektem pod nazwą Niepełnosprawni w górach i prowadzi rozmowy z fundacją GOPR Zakopane. Jeśli projekt się powiedzie i włączą się w niego górscy ratownicy, media i sponsorzy, osoby niepełnosprawne mogłyby choć raz w życiu poczuć i zobaczyć prawdziwe góry oraz udać się w miejsca na co dzień dla nich niedostępne. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli tyle osób potrafiło zrobić tyle dobrego dla mnie, to ja uważam, że jest to wręcz moim obowiązkiem, a ja robię to z dużą chęcią i z przyjemnością, tak, bo sam mam pewne doświadczenia życiowe i wiem, co to znaczy. Teraz dla Łukasza najważniejsza jest częstsza rehabilitacja, aby leczenie, na które zakwalifikował się, przyniosło sens. Każdy, kto chciałby go wesprzeć, może poprzez fundację pod nazwą Zdążyć z pomocą przekazać darowiznę na jego leczenie i rehabilitację. Można także przekazać mu swój 1% podatku. Tutaj przyda się każdy grosz. Pomóżmy Łukaszowi spełnić jego marzenie, a przy tym innych osób niepełnosprawnych.